Dzisiaj samochody, którymi może tragicznie się parkuje, ale przynajmniej dużo palą. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Przegląd Ogłoszeń, czyli serii, w której szperamy po Automoto w poszukiwaniu ciekawych samochodów według klucza, który Wy proponujecie w komentarzach. Dziś, jak się pewnie domyśliliście po wstępie, będą samochody amerykańskie. Dokładnie napisał to użytkownik Chilin, a może 10 aut amerykańskich, które nieźle spisują się w Polsce. Chodzi o auta typu Ford Explorer w budżecie 30-40 tysięcy złotych. No 10 pokazać w jednym odcinku byłoby trudno, znając moje gadulstwo, bo pewnie odcinek musiał trwać by godzinę, ale pokażę Wam 5. Na początek tylko mała przypominajka. W tym filmie znajdziesz inspiracje zakupowe, porady dla kupujących i sprzedających za pośrednictwem Automoto, różne ciekawe informacje o samochodach, ale nie znajdziesz tutaj oficjalnego rankingu najlepszych samochodów spełniających dzisiejszy temat. A teraz już zaczynajmy. Nie jesteś jeszcze subskrybentem Automoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Czy pomysł na poszukiwanie i zakup samochodu amerykańskiego w Polsce jest dobry? Nie, jest wręcz czadowy, jest świetny. Ja jestem fanem takich właśnie samochodów i też mam nadzieję, że kiedyś coś amerykańskiego u mnie w garażu stanie. Ale pomimo tego, że te samochody mają sporo zalet, wyglądają bardzo charakterystycznie, mogą się podobać, mają wielkie, pięknie brzmiące silniki, no to mają też sporo wad. Prowadzi się je nieco inaczej niż jesteśmy my w Europie przyzwyczajeni. Zazwyczaj są bardziej kanapowe, pływające, mniej precyzyjne. Są one gigantyczne, więc trudno będzie nimi manewrować na przykład w mieście albo parkować na większości parkingów pod marketami. No i palą. Oj, palą dużo. To spalanie lepiej liczyć w galonach niż w litrach. A, no i warto wspomnieć, że w większości amerykańskich aut, choć nie we wszystkich oczywiście, wnętrza, deski rozdzielcze będą wyglądać słabo, nawet można powiedzieć, że tandetnie. No ale z drugiej strony, jeśli chcesz, podobnie jak ja, przekonać się o tych wszystkich niedogodnościach na własnej skórze i mieć pod maską coś ogromnego o pojemności 3, 4, 5, a nawet 6 czy 7 litrów, no to zapraszam i jedziemy. Przy wybieraniu modeli, które mają się znaleźć w tym odcinku, zastanawiałem się bardzo nad tym, czy muszą być to koniecznie samochody amerykańskiej produkcji, czy produkowane przez amerykańskie firmy, czy może bardziej produkowane z myślą o rynku USA. No i zaraz przychodzą mi tutaj takie japońskie twory, jak na przykład Honda Odyssey, czy Toyota Tundra, które mi bardzo mocno kojarzą się z Ameryką. Ale ostatecznie stwierdziłem, że w tym odcinku one się nie znajdą. A co się znajdzie? No na przykład taki legendarny amerykański pick-up, jakim jest Dodge Ram 1500. Pick-upy w Ameryce są szalenie popularne i nie jest tak, że jest to samochód zarezerwowany tylko dla rancherów z Teksasu, bo tak samo jak u nas najpopularniejszymi samochodami nowymi są tam Corolla, Auris, Octavia i tak dalej, tak w Stanach na trzech pierwszych miejscach są właśnie pick-upy. Jest Ford serii F, jest Dodge Ram i Chevrolet Silverado. Dlatego właśnie między innymi zdecydowałem się Wam zaprezentować Dodge'a Rama. Mamy tutaj egzemplarz z 2009 roku, ma 320 tysięcy km przebiegu, kosztuje 38 tysięcy, a pod tą wielgachną machą znajduje się silnik V8 o pojemności 5,7 litra, który generuje 390 koni mechanicznych. Osiągi? Rewelacyjne. Informacje o tym różnią się w zależności z jakiego źródła korzystamy, natomiast najbardziej prawdopodobne wydaje się, że ten samochód przyspiesza do setki w około 7 sekund i maksymalnie może pojechać 170 km na godzinę. Ktoś powie, no Marcin, ale to przecież nie są genialne osiągi. No niby nie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiar oraz masę tego samochodu, to już robi się to imponujące. Poza tym, no nie jestem tutaj takim totalnym teoretykiem. Miałem okazję jeździć na przykład Hummerem i wiem, że w tych samochodach kluczowe jest nie tyle przyspieszanie czy maksymalna prędkość, a umiejętność wyhamowania tego samochodu w odpowiednim czasie czy na odpowiednim odcinku drogi. Po prostu hamulce tych gigantów nie mają łatwego zadania, żeby wyhamować taką masę z takiej prędkości. Poza tym, no, jazda tymi samochodami też no, jest taka trochę pływająca, niespecjalnie precyzyjna, więc powyżej 170 km na godzinę i tak byśmy nie chcieli jechać. No i trzeci argument,
W Stanach Zjednoczonych nie ma niemieckiej autobany bez ograniczenia limitu prędkości. Z tego co kojarzę, mogę się mylić, ale jest taka obiegowa opinia, że w Stanach Zjednoczonych na większości autostrad jest ograniczenie prędkości do 120 albo 140 km na godzinę i Amerykanie raczej tego przestrzegają, a na pewno mocną uwagę zwraca na to policja. Jeśli chodzi o silniki, to w tym modelu można spotkać też trochę mniejsze konstrukcje, ale nadal są one wielkie jak na nasze europejskie standardy. Mamy tutaj 3.7 V6 czy 4.7 V8. Ogólnie Amerykanie nie komplikują sprawy, tworzą kilka konkretnych, trwałych, dużych silników i pakują je wszędzie, gdzie popadnie. Kolejna sprawa, która może skłaniać ludzi do zakupu amerykańskich aut, to ich wygląd i gabaryty. No bo powiedzmy sobie szczerze, taki Dodge musi robić wrażenie. Będzie na polskich drogach się wyróżniał, będzie wielki, masywny, taki zadziorny. Jak widzimy, jest tutaj wszystko zrobione tak prosto, bez jakichś finezyjnych kształtów, ma być tak topornie, po amerykańsku ten samochód ma wyglądać, jakby był gotów na zderzenie z 10 ścianami, z czołgiem i z czym tam jeszcze sobie wyobrazimy, że nic mu nie jest straszne. No i faktycznie nie tylko wygląd taki penerski jest, bo rozmiary też są słuszne. Ram 1500 może mierzyć niemal 6 metrów długości. Owszem, europejskie pick-upy też krótkie nie są, zazwyczaj mają trochę powyżej 5 metrów, no bo inaczej trudno w ogóle sensownie stworzyć coś z paką. Natomiast pamiętajmy o tym, że Ram występuje też w innych wersjach, które mogą mierzyć nawet 7 metrów długości i wyglądają one kosmicznie. Jednak myślę, że wyróżniająca jest tutaj szerokość, bo taki Ram 1500 mierzy tam 2 metry z kilkoma milimetrami i żeby to porównać do jakiegoś europejskiego auta, to na przykład T6 ma 10 cm mniej, a kilka milimetrów mniej ma nowy Sprinter. Widać, że ze zdjęciami w tym ogłoszeniu coś poszło nie tak. Troszkę straciły one na rozdzielczości, zrobiły się takie małe. Być może wynika to z złego zapisu, a może wynika to z tego, że zostały one skądś ściągnięte, zapisane jako obraz. Poza tym to otoczenie tutaj, ta hala, ten hangar wygląda mi bardzo amerykańsko, więc przypuszczam, że są to zdjęcia jeszcze ze Stanów, no tu flaga amerykańska wisi, że są to jeszcze zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych. Trzeba byłoby o to dopytać sprzedającego i aktualny stan. Natomiast wnętrze, tak jak wspominałem, nie robi zbyt dobrego wrażenia. Nawet sprzedający nie zdecydował się zrobić tutaj takiego zdjęcia całej deski rozdzielczej, no ale widzimy, że jest to dość takie spartańskie. Z drugiej strony jest to pick-up, więc tutaj to jeszcze jest do zaakceptowania. Zdjęć jest troszkę mało, szkoda, jest ich tylko 10, ale myślę, że właśnie problem polega na tym, że sprzedający korzystał tutaj ze zdjęć, które były zrobione jeszcze w Stanach, a nie zrobił ich samodzielnie tutaj w Polsce. Ta generacja Dodge Rama była produkowana w latach 2009-2018, ale tak jak mówiłem, Dodge Ram cały czas jest sprzedawany i to z sukcesami w kolejnych generacjach. Skrzynia, no nic dziwnego, automatyczna, napęd na 4 koła, numer VIN w ogłoszeniu jest, pozostałych danych nam brakuje, warto o to zapytać i zobaczmy jeszcze co w opisie. No cóż, ten jest króciutki, piękne auto Dodge Rama z napędem na 4 koła, auto pali, jeździ, ajajaj. To stwierdzenie jakoś niespecjalnie budzi we mnie zaufanie czy nadzieję, bo to, że auto pali i jeździ, to jest raczej jego taka standardowa funkcja, więc nie trzeba o niej pisać, raczej się domyślamy, że ono powinno to robić, a jak ktoś tak pisze, no to można się spodziewać, że być może był z tym jakiś problem. Z niewielkimi śladami korozji, małe koszty naprawy, cena zawiera wszystkie opłaty prócz akcyzy. No i to jest, proszę Państwa, bardzo niefajne. To są dwie rzeczy, które nie podobają mi się w tym ogłoszeniu. Niewielkie ślady korozji, których nie ma pokazanych na zdjęciu i nie wiadomo co znaczy niewielkie, a może się okazać, że koszty naprawy będą jednak wielkie. Poza tym, jeśli cena nie zawiera opłat za akcyzę, no to na pewno przekroczymy nasz budżet, no bo pamiętajmy, że mamy tutaj silnik o pojemności 5,7 litra i ta akcyza będzie tak samo jak ten samochód i pojemność tego silnika gigantyczna. Także bardzo niefajnie, apel gorący do wszystkich sprzedających, żeby podawać cenę gotową, do rejestracji ewentualnie,
ale jednak gotową cenę, 38 tysięcy, tutaj będzie przekroczony na pewno 40 tysięcy. Mimo wszystko, no, Dodge Ram musiał się pojawić w tym odcinku i myślę, że nie tylko jako ciekawy model amerykański, którego można spotkać w Polsce, ale na bazie tego ogłoszenia dostajemy też cenną lekcję, że warto się wczytywać w opis i nie cieszyć się za wcześnie, dopóki się nie dowiemy, że akcyza nie została jeszcze zapłacona czy wliczona w te koszty. Jeśli ktoś z Was, podobnie jak ja, ma problem z wytłumaczeniem małżonce, że jest nam koniecznie potrzebny pick-up, to można spróbować ją podejść i powiedzieć, że może kupilibyśmy sobie amerykańskiego SUV-a. Ale SUV w Ameryce oznacza jednak troszeczkę coś innego niż w Europie. Tym razem prezentuję Wam mierzącego ponad 5 metrów, szerokiego na 2 metry, amerykańskiego SUV-a XL o nazwie Chevrolet Tahoe. Mamy tutaj egzemplarz z roku 2003, czyli nieco starszy. Ma on 289 tysięcy km przebiegu, kosztuje 29 900, a napędzany jest przez silnik o pojemności 5,3 litra, który generuje 285 koni mechanicznych. Generalnie cała gama silnikowa tego modelu jest świetna, bo mamy same V8 o pojemności od 4,8 do 6 litrów, od 278 koni mechanicznych aż do 305. No dobra, to nie jest specjalnie imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, jaki jest stosunek mocy do pojemności. Amerykanie jakoś niespecjalnie chyba przyłożyli do tego uwagę. Nie sposób też nie wspomnieć tutaj o zużyciu paliwa, które już w katalogu wynosi 20 litrów na 100 km, a pewnie w rzeczywistości będzie jeszcze wyższe. No, Tahoe wygląda... To zależy. Jak się jest fanem amerykańskiej motoryzacji, to chyba się będziemy tym zachwycać. Ja lubię ten amerykański styl. No, te samochody są wielkie, takie trochę toporne, ale ma to swój urok. Zobaczcie, mamy bardzo dużo chromu, takie duże zderzaki, bardzo duży stopień. Taką raczej kanciastą sylwetkę bez żadnego tutaj pitolenia. No jeszcze koła do bagażnika wrzucone. Przy okazji zaprezentowane jest możliwości transportowe tego samochodu. Tutaj mamy silniczek. O, podwozie wygląda zdrowo, zdaje się. Jest ok. To zdjęcie mówi, że jest ok. Wnętrze jasna skóra. Będzie na pewno kanapowo, będzie na pewno miękko, komfortowo. Jeśli oczekujecie szybkiej jazdy po zakrętach, to nie w tym samochodzie. Fotel kierowcy jest trochę zużyty, taki popękany, ale z drugiej strony ten egzemplarz ma 300 tysięcy kilometrów. Zwróćcie uwagę, jakie to siedzisko jest szerokie i na pewno jest ultra mięciutkie i wygodne. Ogromne tak zwane cup holdery, czyli uchwyty na kubki, tutaj jakiś podłokietnik. No i dwa kluczyki zaprezentowane na zdjęciach. Ponownie brakuje zdjęcia deski rozdzielczej, całej deski rozdzielczej. Może sprzedający wiedzą, że to niespecjalnie będzie przekonywało kupujących w Polsce, ale tak jak mówię, to jest amerykański styl. Trzeba się z tym pogodzić, jeśli chcemy mieć amerykański samochód. W szczegółach ogłoszenia mamy informacje o tym, na przykład, że skrzynia jest automatyczna, napęd na 4 koła, tutaj zaskoczenia nie ma, jest data pierwszej rejestracji, jest numer rejestracyjny oraz numer VIN, więc komplet informacji, żeby sprawdzić, czy coś jest może w historii pojazdu. Opis nie jest długi, ale dowiemy się tutaj kilku istotnych spraw. Otóż została zrobiona konserwacja podwozia, po to było to zdjęcie, oraz wymienione oleje. Nowa sprężarka klimatyzacji, pasek plus napinacz oraz pompa ABS. Fajnie, przydałoby się napisać, czy są dokumenty potwierdzające takie działania i kiedy ewentualnie było to zrobione. Samochód jest zarejestrowany i ubezpieczony, a sprzedający dodaje tutaj komplet kół. Jeśli ktoś stwierdzi, że ten samochód wygląda, nie wiem, przestarzale, trochę nieaktualnie, no to spieszę poinformować, że Tahoe oczywiście doczekał się następcy i nadal jest w ofercie, tyle że to już nie ten budżet. Ta generacja, którą tutaj Wam pokazuję, była produkowana od 99 do 2006. Natomiast jeśli komuś ten SUV mierzący ponad 5 metrów okazałby się za mały, no to jest też na to rozwiązanie. Nazywa się Suburban albo Suburban, jak kto woli. I można powiedzieć, że jest to taka wersja przedłużona Tahoe, bo mierzy już 5,7 metra, a największy silnik tam ma 8 litrów pojemności.
Teraz będzie coś od marki, która właściwie jest motoryzacyjną legendą, czyli od Jeepa. Oczywiście ich historia zaczęła się od Willisa, który był prosty, trwały, ale z czasem tego Willisa cywilizowano. Później, jak wiemy, Jeep wszedł w spółkę z Fiatem, no i zaczął produkować pod swoją marką samochody do miasta, powiedzmy, takie trendy, żeby podbić trochę sprzedaż wśród klientów, którzy niekoniecznie pojadą w ciężki teren. No i takim sposobem doszliśmy do czasów, gdzie w Jeepie możemy spotkać silnik tam 1.0 albo 1.4 turbo jako najmocniejszy. Wiecie, o czym mówię, jeśli nie, to cofnijcie się o kilka testów wstecz. Natomiast dzisiaj ja oczywiście nie pójdę tą drogą, dziś zdecydowałem pokazać się Wam Jeepa Cherokee. Konkretnie jest to trzecia generacja o oznaczeniu KJ, produkowana od 2001 do 2008. Ten samochód oczywiście ma ten taki terenowy charakter, ma pazur, widać, że no jest chętny do tego, żeby gdzieś tam w błotku się potaplać. Tutaj mamy taki srebrny egzemplarz na czarnych kołach, jest oczywiście koło na tylnej klapie. Proszę bardzo, jakieś artystyczne zdjęcie, mocno przefiltrowane jest. Ale to jest ładne, dlaczego by tego nie wrzucić, jeśli czymś takim dysponujemy, to jak najbardziej. Tutaj już wracamy do, zdaje się, komisowej rzeczywistości. O, jest zdjęcie wnętrza. Króluje tutaj czerń, jest skórzana tapicerka. Jest też patencik na niezapinanie pasów. No generalnie nie polecam, nie mogę pochwalić takiego zachowania, jest to no, nieodpowiedzialne i niebezpieczne, żeby coś takiego stosować podczas jazdy. Nie mówię, że tutaj tak było, ale widzę, że jest ten patent i uważam, że no, powinniśmy trzymać się od czegoś takiego z daleka. Tutaj mamy jakiś panel radia jeszcze na kasety, o, są kasety i są płyty. No nie wygląda to jakoś specjalnie trendy i aktualnie. Tutaj panel, no chyba klimatyzacji, tak. Jest automacik oczywiście, no w końcu jest zdjęcie całej deski rozdzielczej. Czy robi jakieś świetne wrażenie? Nie, ale myślę, że i tak porównując do tych dwóch poprzednich, gdybyśmy tamte deski zobaczyli, to ta wydawałaby nam się bardzo ładna. No i trzeba też przyznać, że wnętrze jest w przyzwoitym stanie. O, fotele są podgrzewane, elektrycznie regulowane. O, to nam się tutaj trafiła bogata wersja. Napęd na cztery koła, oczywiście regulowany tutaj manualnie przez kierowcę. To, zdaje się, jest kontrolka od gazu. Zaraz do tego dojdziemy. Czy te zdjęcia już się powtarzają? A nie, tutaj jeszcze możemy zobaczyć, jak się otwiera bagażnik. Ciekawe rozwiązanie. Podwozie. No tu jakaś tam rdza się pojawia, natomiast te elementy nośne wyglądają na w miarę zdrowe, wyglądają nieźle. Jest oponka. Kurczę, ile tych zdjęć? No dużo, ale bardzo dobrze. To jest takie pozytywne tutaj zaskoczenie. No i właśnie sprzedający ma się czym tutaj pochwalić, bo stan jest, jeśli chodzi o wnętrze i właśnie takie różne detale, naprawdę przyzwoity. Jak silnikowo sprawa wygląda? Otóż ten model miał zawojować cały świat, więc silniki są różne i każdy powinien znaleźć coś teoretycznie dla siebie. Wśród benzyn mamy rzędową czwórkę 2.4, która generuje 141 koni mechanicznych, albo 3.7 V6, który ma 217 koni. Diesle od 2.5 do 2.8 o mocy od 143 do 163 koni mechanicznych. Warto tutaj dodać, że 2.5 to jest konstrukcja VM Motori, ale nie jest to ta owiana złą sławą o tej samej pojemności. Poza tym diesle oparte są na Common Railu, dość tradycyjnej budowie, więc można je tutaj polecić. Wśród benzyn no te 2.4 może nas zawieść trochę dynamiką, dlatego ja tutaj też wybrałem wersję 3.7. No i tak naprawdę 3.7 to jest najbardziej amerykański silnik w tym ogólnoświatowym samochodzie. Mamy tutaj oczywiście automat, napęd na 4 koła, jest także instalacja gazowa, pewnie o tym za chwilę przeczytamy w opisie. Jest data pierwszej rejestracji, informacja o kraju pochodzenia, a są to Niemcy. Jest numer VIN. Rocznik jest 2006. Przebiegu mamy tutaj 216 tysięcy kilometrów, a cena to 29 900. Zobaczmy jak opis.
Już na pierwszy rzut oka widać, że opis jest dopracowany od strony graficznej. Są jakieś gwiazdki, są jakieś ptaszki. Natomiast jeśli chodzi o merytorykę, no cóż, głównie mamy tutaj takie pochwalne jakieś peany, wyjątkowo ładnie utrzymane nadwozie, środek bez przetarć, rama bez nalotów. Wszystko w 100% sprawne, bardzo dobra sekwencyjna instalacja gazowa. To jest cenne. Po wymianie olejów, most, skrzynia, silnik, wymienione wszystkie filtry. Po przeglądzie układu hamulcowego, to tutaj jak zawsze powiem, że brakuje tylko informacji, przy jakim przebiegu zostały takie działania zrobione, jak dawno temu i czy istnieją jakieś dokumenty potwierdzające właśnie takie działania. Dobrze, czas zmienić kierunek, bo dotychczas byliśmy w okolicach aut użytkowych, terenowych, SUV-owych, więc teraz dla odmiany będzie sedan i to nie byle jaki, bo Cadillac. A Cadillac to jest synonim amerykańskiego luksusu. Ta marka należy do koncernu GM, a jak wiemy, do GM-a należały bądź należą takie marki jak Saab, Opel czy nawet Chevrolet. Ten model, który Wam właśnie prezentuję, czyli CTS, nie jest żadnym bratem bliźniakiem Saaba czy Opla, tak jak było z BLS-em. Jest to samodzielny twór, który też miał się sprzedawać na całym świecie, dlatego, co raczej rzadko spotykane w amerykańskich autach, występował z manualem. Na szczęście klekota mu pod maskę nie wepchnęli. Nie wiem, jaką Wy macie opinię o tym samochodzie, natomiast mi Cadillaki podobają się bardzo, zarówno te starsze, historyczne, jak i te współczesne. I CTS uważam też za bardzo urodziwy samochód. Tutaj coś nie tak poszło ze zdjęciem. Jest ta charakterystyczna taka pionowa lampa. Oczywiście chromów musi być natrzaskane ile wlezie, ale za to zobaczcie, jak ładnie wygląda wnętrze. Ma ono swój taki amerykański charakter. Nawet można by powiedzieć, że trochę tak azjatycko wygląda, ale mamy jakieś drewienko, mamy trochę tych srebrnych plastików, których ja może nie do końca jestem fanem. Kolorowy ekran na górze, tak trochę wystający. No, ma być tutaj pewnie elegancko i tak trochę luksusowo. Czy wyszło, to już ocencie sami, natomiast mi się podoba bardzo analogowy zegarek. Lubię takie akcenciki. No a z punktu widzenia kupującego, no to ważne jest to, że to wnętrze wygląda na zdrowe i zadbane. Tak swoją drogą nazwa CTS to skrót od C-Series Touring Sedan, no bo jest to sedan, chociaż ten model występuje też w nadwoziu kombi, bardzo lubianym oraz bardzo ładnym coupe. Chociaż takim jak ten też jeździłbym z wielką przyjemnością, pomimo tego, że może on miejscami wydawać się trochę toporny. Ta lampa bardzo tak charakterystyczna, ale jednak kanciasta. Grill taki wielki, z tymi chromami, z tą kratą. No ale tak jak mówię, ma to swój urok i albo się te amerykańskie auta lubi, albo nie. Z tyłu w zasadzie dość standardowo. Mamy fotele, jakiś tam podłokietnik z uchwytami na kubki. Jest panoramiczny dach. No coś tutaj z tą rozdzielczością poszło nie tak, ewidentnie. Na jednych zdjęciach jest większe zdjęcie, na innych mniejsze. Jak widzimy, nawet tutaj słupek B jest chromem przykryty. No, Amerykanie bardzo lubią te chromy, ale fakt faktem, że chrom dodaje pewnej elegancji, choć też trzeba go dać z wyczuciem. Biorąc pod uwagę te moje poprzednie propozycje, to zakup CTS-a wydaje się być bardziej zdroworozsądkowy. Ten samochód nie powinien sprawiać wielu problemów. Jego użytkowanie w Europie też nie powinno być tak trudne, bo nie jest tak gigantyczny jak te wcześniej wspomniane. No chyba, że coś nam się zepsuje, no to nie będzie tak, że w każdej hurtowni części za rogiem znajdziemy do niego jakieś tam podzespoły, ale oczywiście jego serwisowanie nie jest niemożliwe w Polsce. Ten egzemplarz, jak widać w tym miejscu, to rocznik 2009. Ogólnie ta generacja była produkowana od 2007 do 2013. Przebieg 242 tysiące km, 38 tysięcy złotych trzeba za taki egzemplarz zapłacić. Pochodzi on ze Stanów Zjednoczonych, jest data pierwszej rejestracji, jest numer VIN, brakuje nam numeru rejestracyjnego, który niestety na zdjęciach jest zasłonięty. Trzeba o to zapytać sprzedającego. Rzucimy jeszcze okiem na opis. Na sprzedaż Cadillac CTS z silnikiem 3.6, napęd 4x4, ubezpieczenie opłacone, samochód z USA,
dla siebie ze względu na otrzymane auto służbowe. A, to może być prawdziwa historia, bo oczywiście na tę historię trzeba uważać. Natomiast często jest tak, że jak ktoś otrzymuje auto służbowe, no i wie, że zatrzyma się u danego pracodawcy przez dłuższy czas, no to po prostu nie opłaca mu się utrzymywać danego samochodu. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj no, żeński zwrot, kupiłam, to znaczy, że mamy tutaj kobietę, bardzo się cieszymy za każdym razem, jak kobieta w świecie motoryzacyjnym gdzieś tam się pojawia, no i trzeba przyznać, że dobry gust i fajny pomysł na ściągnięcie sobie takiego CTS-a ze Stanów. Auto zadbane, wygląd zgodny z zamieszczonymi zdjęciami, no i tutaj krótko wymienione wyposażenie, zapraszam do obejrzenia i kontaktu. No standardowo brakuje informacji takich eksploatacyjnych, tak żebyśmy mogli się dowiedzieć więcej o tym, jak to auto po prostu było dbane. No i przed nami już ostatnia propozycja, ale zanim do niej przejdę, to muszę Wam powiedzieć, że jak zastanawiałem się w ogóle nad tym, co w takim odcinku powinno się pojawić, no to pierwszy samochód, który przyszedł mi do głowy, amerykański samochód, którego często można spotkać na polskich drogach, Chrysler 300C. Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, w każdym razie teraz go nie pokażę, ale pokażę jego bliskiego krewnego, Dodge'a Chargera. I wiem, że no na pierwszy rzut oka one nie wyglądają nawet podobnie, to totalnie inaczej, ale właśnie jest tutaj pewne połączenie, jest to brat albo kuzyn, no w takiej właśnie bojowej wersji. Charger to jest model z bardzo bogatą historią, sięgającą lat 60. Wtedy był wspaniałym, pięknym coupé, no ale czasy się zmieniają, no i tak oto ewoluował do takiego sportowego sedana, widocznie tak oczekiwali klienci, takie są prawa rynku. Trzeba robić tak, żeby klienci chcieli kupować. Silnikowo się tutaj nie zawiedziemy, bo jest to typowa Ameryka. Mamy V6 2.7 i 3.5 oraz mocarną V8 5.7. Najsłabsza, czyli 2.7, ma 193 konie mechaniczne i to raczej da średnie wrażenia z jazdy. Ale istnieje jeszcze wersja SRT8 i ta ma V8 o pojemności 6,1 litra i 431 koni mechanicznych. Egzemplarz z tego ogłoszenia wygląda, jakby był stylizowany na amerykański radiowóz. Jest taki biało-czarny, ma czarne felgi, choć takie zwykłe, nie za bardzo mi się podobają. Jest amerykańska flaga, dwie wielkie rury wydechowe. Sylwetka, przyznacie, że prosta, no ale nie trzeba było tutaj kombinować, żeby ten samochód wyglądał dość agresywnie i mocno, dynamicznie. A w bagażniku, moi drodzy, co? Czy jest to taka wielka butla na nitro, żeby móc się ścigać w jakimś tam Szybcy i Wściekli? Nie. Jest to spolszczenie wersji amerykańskiej, czyli instalacja LPG. No ale z drugiej strony trudno się dziwić, skoro te samochody tak dużo zazwyczaj palą. Czy zobaczymy wnętrze? Czy będzie nam dane zobaczyć wnętrze na jakichś ładniejszych zdjęciach niż to takie pionowe i niezbyt udane? Niestety nie, no ale już z tej perspektywy widać, że raczej wnętrze będzie no proste, bardzo proste w projekcie. Szkoda, no tu tak wygląda, że ta tapicerka jest materiałowa i że no chyba jest troszkę przetarta i zużyta, no ale niestety nie wypowiem się więcej, bo nie mamy zdjęć. Błąd. Zdjęć jest tylko 10, galeria pozwala na umieszczenie aż 40 zdjęć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wrzucać po 5 razy to samo, ale tutaj można było pokazać jeszcze wiele, wiele ciekawych elementów. Egzemplarz pochodzi z 2008 roku, kosztuje 35 900, ma 262 tysiące km przebiegu. No i tutaj też już widzimy w nagłówku, że jest to benzyna z LPG. Ja zdecydowałem się pokazać tutaj 3,5 V6, ma 250 koni mechanicznych, napęd jest na tył, więc no warto przynajmniej na początku bardzo uważnie podejść do tego samochodu, trzeba w nim zachować rozsądek, bo bardzo szybko, a już przy takiej pogodzie jak właśnie teraz za oknami, można wylądować na latarni albo na jakimś innym poboczu. Tutaj mamy datę pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny oraz numer VIN podany, więc jak najbardziej zapraszam na historiapojazdu.gov.pl, gdzie za darmo można sprawdzić, czy coś tam w historii tego samochodu się znajduje. Wyposażenie? No, według sprzedającego nie jest bogate. Klimatyzacja manualna i to wszystko. Może dlatego nie chciał się pochwalić tym wnętrzem, które pewnie za bardzo by nam się nie spodobało. Zobaczmy co w opisie.
I znowu ten opis jest taki krótki. Ja nie wiem, czy tym sprzedającym nie zależy na sprzedaży, czy co. Auto w bardzo dobrym stanie technicznym. Nowe przednie tarcze, nowe klocki hamulcowe, regenerowany alternator oraz rozrusznik, nowe świece, nowe przednie górne wahacze. No dużo tych wymian tutaj było, dużo działań takich naprawczych i eksploatacyjnych zostało przeprowadzonych. Na gazie chodzi idealnie. No już nawet nie będę się powtarzał, czego tutaj brakuje. Opis krótki, ale bardzo treściwy. Wystarczyłoby go troszkę tutaj usupełnić i już byłoby właściwie bez zarzutu. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że ten model można kupić także w wersji kombi. Wtedy nazywa się Magnum, ale nie jest to takie nudne, nieładne kombi, bo wygląda naprawdę świetnie i emocjonująco. I właśnie emocje chyba głównie powodują chęć zakupu takich amerykańskich samochodów. Konstrukcyjnie, czy chodzi o zawieszenie, czy o budowę silników, z naszej perspektywy może być to trochę przestarzałe, natomiast brzmienie tych silników, to jak się przyjemnie jeździ tymi samochodami, emocje związane z posiadaniem takiego samochodu, myślę, że są nie do zastąpienia. I mimo, że zdarzają się argumenty racjonalne, żeby takiego samochodu nie kupować, to jednak ja i tak kiedyś sobie taki kupię. To jest deklaracja. Jeśli słucha mnie moja żona, to niech potraktuje to poważnie. A teraz na pół żartem, a pół serio, przejdziemy do komentarza tygodnia. Komentarz tygodnia to taka luźniejsza część tego filmu, w której wyróżniamy ludzi, którzy piszą fajne komentarze pod naszymi filmami. Zawsze wybieramy jeden, który dostał najwięcej łapek w górę. I tak oto pod testem Kia Picanto najpopularniejszy komentarz napisał Tracz Nurogęś. Stylistyka Kia Picanto jest jak pikantny ketchup, łagodny z dopiskiem pikantny na etykiecie. Ten tekst, jak go czytałem wcześniej, to po prostu mnie rozwalił. Bardzo, bardzo dobre i żałuję, że nie wpadliśmy na to porównanie podczas nagrań. Bardzo, bardzo dobre. Kolejny test, pod który sobie zajrzymy, to Buick Encore. O właśnie, Buick Encore bardzo dobrze wpisuje się w tematykę dzisiejszego filmu. Też jak najbardziej amerykański. Też go można sporadycznie, ale spotkać w Polsce, a jest to nic innego jak Opel Mokka w przebraniu. I tutaj najpopularniejszy komentarz napisał Tytan V2, może następny Nissan Murano. Nissana Murano jak najbardziej, jak najchętniej interesujące auto, choć też nie jest łatwo go teraz tak spotkać gdziekolwiek. Pod poprzednim przeglądem z kompaktami premium mamy najpopularniejszy komentarz od użytkownika Jaszczur. Nowa wyszukiwarka to jest tragedia i nieszczęście. No przyjmuję to na klatę, przekażę uwagi do odpowiedniego działu. Chociaż czytając tutaj odpowiedzi, to niektórzy piszą, że się zgadzają, inni piszą, że wcale nie jest taka zła, że w sumie jest w porządku. Ja myślę, że na takie prawdziwe opinie musimy poczekać trochę jeszcze czasu, bo zawsze jak coś się zmienia, jakakolwiek aplikacja, dajmy na to jak tam YouTube się zmieniał, to ja też się wkurzałem, że mi się to nie podobało, a z czasem się do tego przyzwyczaiłem i uznaję to za coś normalnego. Ja myślę, że kluczem jest tutaj to, żeby działało to szybko i sprawnie, choć oczywiście wszystkich nie da się zadowolić. Dla przykładu, statystycznie jest tak, że znakomita większość użytkowników na Automoto stosuje 2-3 filtry i scrolluje po prostu i dopiero później zaczyna dorzucać jakieś parametry, jak widzi, że jest tego zbyt dużo. Jak mamy towarzystwo ludzi, ja zakładam, że na naszym kanale zazwyczaj są ludzie, którzy ogarniają motoryzację dość dobrze, no to my mamy nieco inne wymagania i spojrzenie i chcemy tych filtrów używać nieco więcej, a one teraz są tam trochę właśnie schowane po prawej stronie, gdzie tam jest więcej filtrów, więc być może dla nas to mniej przejrzyste, ale każda taka zmiana jest podyktowana takimi różnymi tam badaniami, statystykami, nic się nie dzieje bez przyczyny, ale przyjmuję uwagę i przekażę kolegom. No i na koniec, moi drodzy, również auto z koncernu GM, Chevrolet Aveo T300. Może nie wygląda specjalnie amerykańsko,
gigantycznie i imponująco, ale jest to przyzwoity samochodzik, o czym świadczy właśnie najpopularniejszy komentarz użytkownika Zalew79. Jest on dość długi, nie będę Wam całego czytał, ale w sumie cała kwintesencja jest w ostatnim zdaniu. Ma u mnie dożywocie, mimo że mam już drugie auto. Raczej pochwalne, raczej dobre opinie na temat tego samochodu i ja też tutaj się zgadzam. A tak swoją drogą muszę podziękować wszystkim takim użytkownikom jak właśnie Zalew79, którzy piszą o swoich prawdziwych takich wrażeniach na temat danego samochodu, bo jeśli ktoś będzie szukał i tutaj obejrzy sobie nasz test, a do tego w komentarzach dostanie informacje uzupełniające od użytkowników, którzy mają takie auto ileś tam lat, no to myślę, że będzie miał komplet informacji. Tutaj Rafał Sobczyński też napisał taki dłuższy komentarz i swoją obserwację na temat swojego samochodu. Bardzo, bardzo sobie cenię taki wkład i polecam jak najbardziej. A teraz to już tylko pozostaje mi zachęcić Was do napisania komentarza Hameryka, panie, jeśli dotarliście do tego momentu w odcinku. Poza tym zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę, udostępniania tego filmu, komentowania i oglądania kolejnych naszych produkcji. Do zobaczenia, cześć!